Marzec w gminie Suchy Las od ponad dekady zarezerwowany jest dla judoków, a to za sprawą Wielkopolskiego Międzynarodowego Turnieju Judo, organizowanego przez Sucholeski Uczniowski Klub Sportowy Gimnazjon. Przełamaliśmy kolejną granicę 1000 zawodników i w tym roku mamy 1050 zawodników przez dwa dni ze 150 klubów. Kolejny rekord z 10 państw. Kolejny rekord, nawet zawitał do nas egzotyczny kraj, Zjednoczone Emiraty Arabskie. W ramach turnieju odbył się otwarty Puchar Polski Młodzików oraz otwarty Puchar Juniorek i Juniorów Młodszych. Jako pierwsi na matę w Gminnym Ośrodku Sportu wyszli zawodnicy w kategorii do lat 13. To właśnie walki tych najmłodszych sprawiają najwięcej emocji wśród publiczności oraz sędziów, którzy z wielką uwagą przyglądają się najmłodszym judokom i nie ukrywają, że sędziowanie dzieciom nie jest proste. No nie jest prostą, ale do tego się uczymy wiele lat. Wcześniej każdy sędzia był zawodnikiem, także zna judo od podszewki. A tak jest moje zdanie, ale też wielu sędziów, że sędziowanie dzieciom jest najtrudniejsze, ponieważ są nieprzewidywalne. O ile zawodnik seniorzy po kilkunastu latach treningu, oni są przewidywalni, my znamy, oni robią prawdziwe judo. Dzieci reagują jeszcze w sposób spontaniczny, zupełnie nieoczekiwany, a trzeba dbać o ich bezpieczeństwo, bo jednak wiele rzeczy może się czasem zdarzyć. Patrząc na trybuny, można było odnieść wrażenie, że często walki wśród najmłodszych wygrywają ich trenerzy, przez których przemawiają emocje. To są mega emocje, nie emocje. Jest to przeżycie walki. Trener zawsze dopinguje zawodnikowi. I to jest bardzo ważna rzecz, istota, żeby przenieść te emocje na zawodnika, ale pozytywne. I to dopinguje. I pobudza zawodnika do wygranych walk. Według Grzegorza Babireckiego, który zwyciężył w kategorii do 36 kg, energia trenera pomaga w zwyciężaniu. On nas mobilizuje do tego, żeby walczyć dalej, żeby wygrywać i no, podpowiada nam, co jest dobre, a co złe, co musimy zrobić. Zmaganiom zawodników w Suchym Lesie bacznie przyglądają się trenerzy kadry narodowej juniorów. Być może wśród młodych zawodników, którzy zjawili się w Suchym Lesie, jest przyszły mistrz świata lub olimpijczyk. Dodatkowo wszyscy trenerzy i sędziowie oraz zawodnicy podkreślają, że zawody organizowane przez UKS Gimnazjon posiadają wyjątkowy klimat. Suchego Lasu tu jest bardzo dobry klimat na organizowanie zawodów, o czym świadczy ilość zawodników, która przybywa co roku do Suchego Lasu. Jest dobry poziom, dobre warunki, no wszystko co potrzeba, żeby na dobrym poziomie odbył się turniej, jest to w Suchym Lesie. Konsekwencją organizacji zawodów na najwyższym poziomie i z roku na rok podnoszenie poprzeczki organizacyjnej zawodów w Suchym Lesie jest wybranie pana Henryka Kuszy do zarządu Polskiego Związku Judo. Prezes UKS Gimnazjum podkreśla, że organizacja zawodów na takim poziomie nie byłaby możliwa, gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Wyjątkowo jest zaangażowanie ludzi, którzy to z pasją czynią. To jest, no pomagają tutaj i zawodnicy, i rodzice. To jest około 40 osób. Sędziowie na poziomie międzynarodowym, 30 sędziów obsługuje te zawody. Kolejna rzecz to no, elektronika, którą tutaj się otaczamy. To są transmisje bezpośrednie w internecie, które są oglądane przez 500 osób jednocześnie. To są wyniki walk na bieżąco publikowane w internecie. To są kamery, dzięki którym można cofnąć przebieg walki i wydać sprawiedliwy wyrok. Czyli no, profesjonalizm w każdym calu i to przyciąga nie tylko naszych tutaj krajowych wszystkich zawodników,
ale również coraz więcej zawodników właśnie z zagranicy. Oj, sport jest bardzo ważny dla naszej gminy, chociażby ten 12 turniej judo, to jest sucholewska marka. Właśnie przez sport, przez sportowców najłatwiej reklamujemy naszą gminę. I bardzo się cieszymy, że po raz kolejny, już 12, jesteśmy wspólnie z panem Kuszem organizatorami tej imprezy. Cieszymy się, że taka jest inicjatywa i że po raz kolejny spotykamy się tutaj w hali GOS-u i my, gmina Suchy Las, możemy gościć nie tylko zawodników i sportowców z naszego kraju, ale także z wielu innych krajów. Podczas zawodów w Suchym Lesie nie zawiedli sportowcy z UKS Gimnazjum, zdobywając łącznie 5 medali. Kolejny wielkopolski międzynarodowy turniej judo w Suchym Lesie już za rok.